Siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie, jako biskup diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego witam i pozdrawiam nie tylko wiernych mojej diecezji, ale wszystkich, którzy oglądają chrześcijańską telewizję internetową. Spotykamy się w szczególnym czasie. Koronawirus, wirus z koroną, paraliżuje nasze życie, życie prawie że całego świata. Paraliżuje też życie Kościoła. Wszak nabożeństwa są odwołane, jak również wszystkie spotkania parafialne. Ale czy to znaczy, że wirus chce zniszczyć, czy może zniszczyć i zabić cały Kościół? Nie, kochani, nie może. Wirus, który co prawda jest z koroną i nosi koronę, stłamsić Ducha w Kościele, Ducha Bożego, który jest nam dany. Apostoł Paweł pisał do Tymoteusza: ćwicz się w pobożności. I to jest słowo, które myślę Pan Bóg chce nam dać na dzisiaj i na jutro, słowo, które ja też chcę wam położyć na wasze serca. Być pobożnym, czyli żyć po Bożemu, żyć z Bogiem. Pobożność ewangelicka jest pobożnością biblijną. To znaczy, że jest nakierowana na Słowo Boże, ufająca Bożemu Słowu i kształtowana przez Boże Słowo. Ćwiczmy się zatem w tej pobożności. Drogie dzieci, do was kieruję zaproszenie. Ćwiczcie się w pobożności. Nie ma lekcji religii, nie ma szkółek niedzielnych w kościołach, ale nawet doświadczenie. Szkółka niedzielna w komputerze, na smartfonie. Sam oglądałem z wielkim przejęciem. Zachęcam, żebyście z tego korzystali. Ćwicz się w pobożności. To wezwanie również do młodych. Macie więcej czasu, nie chodzicie do szkół, nie możecie wychodzić, żeby wieczorami spotykać się z kolegami, koleżankami, ale może warto sięgnąć do Facebooka, może warto sprawdzić pocztę mailową i odnowić znajomości z kolegami, koleżankami z nauki konfirmacyjnej, z wyjazdów do Wittenbergi, ze spotkań młodzieżowych. Zachęcam również, bo to może być nowe przeżycie i doświadczenie, do spotkań młodzieżowych w formie wirtualnej. Są już one dla was przygotowane. I wielka prośba. Rozglądnijcie się wokoło, czy w sąsiedztwie nie mieszkają starsi, którzy potrzebują waszej pomocy, którym trzeba zrobić zakupy. Pamiętajcie o waszych babciach i dziadkach. Jeżeli nie posiadają, użyczcie im, zwłaszcza w niedzielę, wasze komputery. Znajdźcie w internecie nabożeństwo, żeby mogli w nim uczestniczyć. No i oczywiście wy również uczestniczcie. Ćwicz się w pobożności. Drodzy rodzice, na co dzień zagonieni, zapracowani, przemęczeni. Teraz może trochę więcej czasu. Wiem, że za chwilę pojawi się może inna troska o pracę, o swoją firmę, o finanse. Ale pieniądze to nie wszystko. Może to właśnie taki szczególny czas, żebyśmy mogli spotkać się z naszymi dziećmi, być z nimi, dla nich, do wspólnych gier, zabaw, ale do wspólnej modlitwy, do wspólnego wsłuchiwania się w historie biblijne. Poproście dzieci, które chodzą na szkółkę, niech one wam opowiedzą, czego tam się uczą. A gdy przyjdzie niedziela, drodzy, nie musicie wcześniej się zrywać, żeby udać się do kościoła na nabożeństwo. Ale możecie włączyć komputer i razem z rodziną wybrać miejsce, gdzie chcecie udać się na nabożeństwo. Czy do Golasowic, czy do Gliwic, czy do Cieszyna, czy do Pszczyny, czy Żor, Lublina, Warszawy, czy do wielu innych miejsc. Korzystajcie z tego. A na pewno nie będzie to czas zmarnowany, a błogosławiony dla was i dla waszych rodzin. Ćwiczcie w pobożności. Drodzy seniorzy, wy rzeczywiście musicie ćwiczyć się w innej pobożności, bo wiem, że kiedy przychodzi niedziela, to waszym pragnieniem jest wasze nogi. Chcą was
prowadzić do kościoła na nabożeństwo. Zostańcie w tym czasie w waszych domach. Jeżeli nie macie komputerów, poproście znajomych, przyjaciół, dzieci, wnuków, żeby wam znalazły nabożeństwo w sieci, żebyście mogli uczestniczyć i oczywiście zaproście też waszych bliskich. Nie obawiajcie się też i nie wstydźcie, jeżeli potrzebujecie pomocy, żeby zwrócić się i zadzwonić na parafię, do znajomych, do bliskich, żeby zrobili wam zakupy, wykupili lekarstwa. Pozostańcie w domu. A może za miesiąc, za dwa, jak powiada psalmista, wśród głosów radości i dziękczynienia będziecie mogli wraz z najbliższymi udawać się do domu Bożego. Siostry i bracia w Chrystusie, moi drodzy, koronawirus kiedyś zniknie, zginie. Tak jak zniknęli ci, którzy nosili wielkie korony na głowie i wydawało im się, że są panami świata. Jest tylko jeden Pan Panów, Król Królów, Jezus Chrystus. Ten ukrzyżowany z koroną cierniową na głowie i zmartwychwstały, zwycięzca grzechu i śmierci. Niech On przez Ducha Świętego jest obecny w waszym życiu, prowadzi wasze myśli, wasze serca, buduje rodziny. Ćwiczcie się w pobożności. Kościół nie umiera i nie umrze. Kościół żyje, bo ponad instytucją, ponad wszystkimi murami kościelnymi jest Kościół duchowy, Kościół żywy. Gdy będziemy ćwiczyć się w pobożności, będziemy w tym Kościele żyć i rozwijać się. Niech Pan wam błogosławi i obdarza pokojem.